I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie. Cześć. W kolejnym vlogu. Dzisiaj w końcu razem. Nie mamy ani mikrofonów. Taki spontan. Ani nie jesteśmy ogarnięci w żaden sposób. Moje włosy wołają o pomstę do nieba. Nawet nie są związane tak jak być powinny. Ale właśnie sobie zrobiliśmy kawę. Słuchajcie, u nas jest godzina... która? 11. Jest godzina 11, my dopiero... My jeszcze nawet nie poszliśmy do domu, znaczy teraz byliśmy, żeby zrobić kawę. Powiem wam, że tak jak rano wyszliśmy... Był mróz. Był mróz i tak dzisiaj mamy niedzielę u nas jak zwykle. Zaraz się znajdą osoby, które znowu będą pisać, że pójdziemy do piekła, bo w niedzielę się nie powinno pracować, a u nas jak zwykle najwięcej pracy w niedzielę. No i ale słuchajcie. Ciepło. Tak, nie wiem czy będziecie nas dobrze słyszeć, bo jednak bez mikrofonu. Ale i tak sobie słuchajcie, działamy. W międzyczasie sobie zrobiliśmy kawę. Bo jest bardzo zimno i trzeba się trochę rozgrzać. Mówię właśnie do Daniela, słuchaj, bierzemy kamerę i coś nagrywamy w końcu stąd razem? Bo już dawno też stąd nie widzieliście żadnego vloga. Zobaczcie, gdzie kurki są. Tak, no właśnie zmierzam do tego, żeby wam wszystko poopowiadać, co dzisiaj już robiliśmy od rana. Więc tak, idziemy do nich? Tak, kurki, tak. No to idziemy, słuchajcie, idziecie razem z nami i z kawą. Kury są, zobaczcie gdzie, wypuszczone. W związku z tym, że już mamy bardzo mało czasu do przeprowadzki, nie chcemy wam mówić jeszcze konkretnych dat, bo nie chcemy też zapeszać, musicie nas zrozumieć. I tam już pytaliście też, jakieś osoby pytały, kiedy się tam będziemy wprowadzać do tego nowego miejsca. No nie chcemy wam jeszcze tak do końca wszystkim mówić konkretnych dat, dlatego że wiecie jak to jest, jak coś powiesz i to jeszcze tak publicznie, to czasami to życie lubi się coś, jakiegoś figla wywinąć i no wtedy różnie bywa. Dlatego już niebawem, jeszcze w tym roku, ale niestety nie możemy wam, znaczy nie możemy, no nie chcemy jeszcze do końca mówić konkretnych dat. Ale w każdym razie bardzo mało już tego czasu zostało nam tutaj i postanowiliśmy, kozy już nie wychodzą, ponieważ ja ani nie mam czasu już teraz na to, żeby ich pilnować. One są już w ciąży, ile czasu, kozy? Drugi miesiąc. No. Więc jest już to trochę niebezpieczne, nawet żeby się nie tłukły. Humorki już, słuchajcie, mają te kozy takie, że naprawdę zrobiły się bardzo takie, wiecie, no Barbara to w ogóle szaleje. Sztachety lecą, tak, trzeba wymieniać. Sztachety, słuchajcie, co chwila trzeba wymieniać, bo z boksu wywala. No i postanowiliśmy, weź przybliż, bo ja mam kawę w ręce. Postanowiliśmy, że wypuścimy już na ten całe wybiegi kury, żeby sobie pochodziły, podziobały jeszcze tutaj trawy. I dzisiaj pierwszy raz wyszło na to na całość, więc zobaczcie ile one mają tutaj roboty. W ogóle też będziemy jechali dzisiaj jeszcze do fuksika naszego. One mają jeszcze dosłownie z pół godzinki, godzinkę, żeby sobie pochodzić i będziemy musieli je zaganiać. Nie wiem jak nam to w ogóle wyjdzie, bo wiecie co te zielone nóżki wyprawiają. Więc zobaczymy. Tak gadam, jeszcze ani łyka kawy nie zrobię, nie wziąłem. Co, kaczuchy sobie chodzą. Tak, kury sobie chodzą tam, kaczuchy sobie chodzą tutaj. U nas jest już, słuchajcie, bałagan. Znaczy, nigdy nie było super porządku. Ale teraz to już jest w ogóle bałagan, no to bo wiecie jak to jest przed przeprowadzką. Już się wszystko, tu potrzebne było na coś miejsce, tu gdzieś jakieś płytki ładowaliśmy w garażu, więc dużo rzeczy stoi tak, średnio to wygląda, sami musicie przyznać. Tu jakieś wiadra, tam już rozebraliśmy płotek od naszych host, które są zjedzone i tak przez kaczki ostatecznie. No jeszcze w międzyczasie wodę wymieniamy teraz. Tak, tu się właśnie wylewa woda z basenu, myślę, że chyba ostatni raz w ogóle tutaj w tym miejscu wymieniamy wodę. Liście już cały czas, słuchajcie, lecą z tego dębu, więc jest pełno liści w tym basenie. Przed chwilą im też sprzątnęliśmy w kaczniczku, mają czyściutko, już były nawet zwiady, już chodziły i patrzyły, bo one uwielbiają ten moment, jak mają wymienione, jak mają czysto, suchą słomę, jak dostaną, to zaraz się tak cieszą, no nie, wchodzą i patrzą.
I zawsze się śmiejemy, bo tak przeważnie nam się zgrywa te sprzątanie w kaczniku razem z wylewaniem wody, z zmianą wody. No. I się śmiejemy, że one mają tyle radości w jednym momencie, że nie wiedzą co zrobić, bo wiecie, cieszą się i z czystej wody w basenie i z suchej ściółki w tym, w kaczniczku. Więc mają dzień radości. One sobie tam gdzie oczywiście się woda wypompowuje, to one sobie jak zwykle taplają się, no, w tym przed błotku. Przed chwileczką dodaliśmy słomy tam pod tak. gałązki. Tak, przy piórki. One i tak sobie tam zrobiły ten z piórek od papużek. W ogóle one tam mają wyścielone. One same wiedziały, co mają zrobić. I tak, żeby było im cieplej. I one tam bardzo dużo czasu spędzają, no nie? No, ale ogólnie jest ciepło. Tylko ta folia, ona tak bardzo dużo daje. Wiatru tam nie ma. Mhm. Więc tam jest naprawdę ciepło. I to jest, słuchajcie, taka cienka folia. My w zeszłym roku, w ogóle... W poprzednich latach mamy papugi z 6 lat też. 5-6 lat. I powiem wam, że w poprzednich latach my inwestowaliśmy w bardzo grubą folię, taką, no naprawdę, to był taki jak plastik taki, no nie? No, ona była bardziej prześwitująca, bardziej tak. Jak okno. No, i elastyczna takie... taka bardziej, nie? Wiecie o co chodzi. A tutaj kupiliśmy taką folię, tutaj w budowlanym sklepie u nas. Taką malarską. Tak, gruba malarska, zwykła folia i powiem wam, że daje radę. Że tam naprawdę, bo to wiecie, to po prostu w folii chodzi o to, żeby osłonić przed, no, przed przeciągami, zabezpieczyć te ptaki. No i żeby jasno miały. I żeby miały jasno, tak, więc spełnia swoje zadanie, w środku jest fajnie jak się wchodzi, ptaszki nie narzekają. Przepireczki jeszcze mówię, właśnie teraz Daniel im zaniósł trochę, zostało nam z kacznika słomy, za dużo trochę wzięliśmy. No to zanim jeszcze taką porządną garść słomy tam pod te sosny, to już w ogóle mają fajnie. Ale jajeczek, słuchajcie, od przepiórek jak nie było, tak nie ma. Więc, ale no, od kaczek są dalej. A tak, ale kaczki jeszcze dalej znoszą. Jeszcze dzisiaj dwa jajka właśnie wyjąłem z gniazdka. Nam się woda zamarzła też, musieliśmy palnikiem podgrzewać. Tak. Że na wieczór zakręciliśmy w domu. Tak. Tu zamarzła i tam w tym, co dajemy dla kóz, co nabieramy, to też zamarzło. No to jest taki pierwszy dzień, nie? Przymrozku. Dzisiaj tak obstawiam, ile obstawiasz? Z minus 5? Z minus 5 było. Z minus 5 było, no. A w ogóle to dzisiaj my nagrywamy w tym czasie, kiedy wy widzieliście vloga. Gdzieś wam tutaj wyjedzie link do tego vloga. O osadzeniu drzewek. Jak Daniel wsadził drzewka na naszej nowej działce. To my tego dnia, którego wy zobaczyliście ten film, to my nagrywamy tego vloga. Więc nawet pisaliście właśnie w komentarzach, teraz mi się przypomniało, bo przed chwilą patrzyłem na komentarze, że ktoś tam wita w nas w bardzo mroźny poranek. No i rzeczywiście ten dzisiejszy poranek był mega, mega mroźny. Zobaczcie, jak nas tutaj odwiedzają blisko dziewczyny. Siema dziewczyny. Ale wy macie teraz fajnie. Taki duży macie teraz wybieg. No, mają tutaj, zobaczcie, ile trawki do przegrzebania pod tymi liśćmi mogą sobie szukać, więc mają teraz dużo swobody. Oczywiście mogę je wypuszczać tylko wtedy, kiedy ja jestem w domu, bo jak widzieliście, i lisy się do nas niestety zaczęły uśmiechać i przychodzić. To jedna sprawa. No i druga sprawa, że jak będą tak na takiej dużej przestrzeni otwarte, to jastrzębie też prędzej czy później się o tym dowiedzą. Więc no, będę mógł je tutaj wypuszczać na całość tylko wtedy, kiedy będę, tak? A ostatnio no rzadko jestem, bo w każdej wolnej chwili też jeżdżę do fuksika. Chociaż teraz już fuksika w ogóle w tym tygodniu będę zawoził do Daniela. Będę go już zabierał od Agnieszki z hoteliku i będę go zawoził do Daniela, więc już będę miał może troszeczkę więcej tutaj czasu, żeby je wypuścić zawsze na chociaż 2-3 godziny. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie na pewno są szczęśliwe, ale widzę, że trzymają się tam blisko cały czas. Blisko swojego wybiegu. O, proszę, jakie szaleństwa. Kawa w warunkach polowych już wypita. I muszę wam powiedzieć, że chyba nigdzie tak kawa dobrze nie smakuje jak na zewnątrz, jak się pije. Czy wy też tak macie? Też lubicie pić sobie kawę albo herbatę na zewnątrz? Mi to nigdy tak, nam tak nigdy szybko kawa nie idzie i tak nam nie smakuje, jak się ją pije na zewnątrz. A jeszcze szczególnie jak jest zimno i się pije ciepłą tą kawę czy herbatę na zewnątrz. Fajnie grzeje w rączki i w gardełko. Następuje co chwila jakaś inspekcja. Bo one sprawdzają, czy już jest. Czy wszystko dobrze wybrałem, chyba. Czy wszystko wybrałeś? Czy w kaczniczku dobrze wyrzucone i dobrze pościelone nową? Tak. No, tyle liści. Ostatnio też tyle wyjmowałem. Chociaż ostatnio było jeszcze więcej. Teraz już aż tak. Już większość w zasadzie spadła, więc. Więc już tak nie lecą aż.
No, ostatni raz myślę, że bo one i tak już tak często nie korzystają z tego nawet, powiem szczerze. No ale chociaż wieczorem nawet jeszcze wchodzą. No ale czasami się zdarza, że my tacy wieczorem idziemy do kóz. Tacy wiecie, że wychodzimy na zewnątrz, Jezu jak zimno, patrzymy, a kaczuchy kurde się taplają w wodzie. To jest po prostu człowiekowi jeszcze bardziej zimno, jak na nie patrzy. Ale wiesz, one mają taką warstwę, te pióra mają, chronią je, że tam chyba się nic złego nie... No chyba wiedzą, co robią zresztą. Natura wie, co robi. A jak te dzikie kaczki cały rok się kąpią? Albo te łabędzie, co po takim lodowatym jeziorze? Basenik wyczyszczony, woda się już leje. A my idziemy, bo nam w ogóle kury się straciły z pola widzenia. Ani jednej kury nie ma tutaj. Może tam przelazły? Nie, ja chyba widziałem je tam za tym. Za przyczepką z sianem. No i zobacz, chcieliśmy, żeby godziny sobie pojadły i pojadły. No. Dobra, idziemy zobaczyć, gdzie one polazły. Te kury, kurczaki. Nie, no tam chyba nigdzie nie wyszły, bo nie ma. Nie widać. Tu są za przyczepką, no. Tylko czy tam do tyłu nie wlazły, za koziarnię. Pewnie no, tak. Zerknijmy za nim. Pewnie tam poszły też. Tutaj leży, słuchajcie, siano, które kupiliśmy kiedyś, nie wypał. Okropne siano, którego nikt nie chciał jeść. Tu leży jeszcze reszta tego, bo wiecie, jak się bele łatwo wyjmuje z pomieszczenia, to jest masakra. O. Ale to co, to one większość się schowały. Na wybieg. Do tyłu poszły? Teraz nie będzie tak łatwo je zamknąć. Pasek włączony. Te. My jeszcze na koniec stwierdziliśmy, że wam pójdziemy... Aha, i tak w ogóle co jeszcze dzisiaj robiliśmy? Cały ten tył, całe to pastwisko z tyłu, pastwisko. Wyjmowaliśmy już słupki, bo taśmę już mieliśmy zdjętą wcześniej. A teraz jeszcze wyjmowaliśmy wszystkie te słupki, wiecie, żeby... No, zabierzemy je ze sobą, wiecie, to co się nada, to jeszcze wykorzystamy na ogrodzenie pastwiska tam w nowym miejscu, to co się nie nada, to się po prostu wyrzuci, no ale powyjmować i tak trzeba. Co? Ja je pogonię. Tamtędy? No to dobrze. Daniel idzie tędy od strony Leona i będzie je próbował. Są tutaj? To weź kamerę. Pokaż. Weź pokaż widzom, gdzie one są, bo tam jest taka gęsta trawa, nie? Nie, tam jest sieczka z tego, z pastucha zrobiona. Aha. Pajęczyna. A pastuch jest włączony. Pastuch mamy włączony, bo chodzi sobie lisek. No. Tędy nie przejdę. Do domku, szybko, uciekać! Szybko do kurniczka! No. Więc będziemy musieli chyba chwilę poczekać, albo pastuch wyłączyć. Nie, no już tam idą. Idą? Chyba będą szły tam. Teraz już nie wiem, dobrze. Jak tam wejść z powrotem, wiesz? Nie. To ja nie wiem, jak my jest tam, weźmiemy, bo to na nóżki, jak zaczną zaraz uciekać wszystkie, to będzie wesoło. Tak jak się śmiałem już do Daniela, że teraz wypuściliśmy kury i będzie jajek dzisiaj połowa, bo połowę kur pogubimy. A tak w ogóle to ile mamy teraz jajek? Nie jest źle, powiem wam, że tak jak teraz widzę po innych vlogach, że jest jakiś spadek w ogóle ilości jajek, nieśności u kur, bo i tam u Mireczki widziałem, że tam, no mówili w każdym razie, że tam mniej mają jajek. To powiem wam, że u nas nie ma jakiegoś gigantycznego spadku. Nie, na tak 40, jak było, 40 kur mam. My dalej nie wiemy, ile mamy tych kur. Ale w każdym razie, no tak jak stan się nie zmienił od ostatniego razu, co wam mówiliśmy. 40. Ostatnio było taki stan 27-28 jajek, no to teraz jest 22-23 no, jajka. Poniżej 20 nie ma. Tak, więc ja uważam, że bardzo ładnie. No na to, że jest już zimno, to i tak uważam, że bardzo ładnie z tymi jajkami. Tutaj są? Tutaj, słuchajcie, leży wszystko, no bo teraz już dwie bele chowamy do krówek, dlatego... No wszystko niestety tak stoi, wiecie, te zboże tylko chowamy na noc. Normalnie krówki są cały czas otwarte, jałóweczki. O, patrzcie, tu są. Ja wyłączę pasty, zaraz pójdę. No.
Normalnie jałóweczki są, słuchajcie, cały czas otwarte, cały dzień, tylko teraz je zamknęliśmy, no wiadomo, żeby krowy tutaj, żeby kury nie weszły tutaj w sianie, nie grzebały, no nie? Przyszliśmy wam jeszcze pokazać, Spokojnie, proszę. Przyszliśmy wam jeszcze pokazać nasze królewny. Nasze królewny piękne. Bo dawno ich nie widzieliście. One się już nie boją. Nie. Teraz coś, one chyba kamery nie lubią. Nie, tutaj sypka. Po prostu wygłupy jakieś były trochę, ale one są przytulasy, one bardzo lubią, żeby je miziać, wygłupiają się. Mumu, ta czarna, to jest trochę niedobra w ogóle, bo ona i tak głową potrafi. Chodź tu moja duża głowa, duża ocka, chodź to pancia, przytuli. Nie. Chodź. Ona jest taka trochę harpagan, ta czarna. Mumu. A wieczorem to się tuli cały czas. Jak przychodzimy na wieczorne obrządki, to normalnie nie chce mi wypuścić. Ale obornika nie idzie, gnoju nie idzie wyrzucać, bo ona cały czas stanie i ona jest taka uparta, że nie, ona się nie przesunie. No. O, a tu dziewczyny już zaglądają. No, może przejdą same. Może wyjdą, no. Ale zarobiły się tu sianem. No, one siano cały czas wyrzucają, one sobie ścielą. Zabawę mają, ja im wrzucam, a one wyrzucają siano. A ktoś tam nam też pisał pod którymś vlogiem, już nie pamiętam, że zróbcie normalny paśnik na ścianie. No słuchajcie, krowy to nie są kozy i krowom nie można kazać jeść ze ściany, z paśnika, bo to jest wbrew ich naturze, tak? Kozy są przystosowane do tego, że się wyciągają do góry, żeby zdobywać pożywienie, gałęzie i tak dalej. No krówki są przystosowane naturalnie do tego, żeby się schylać, więc no raczej byśmy tak nie robili wbrew naturze wszystkiego, no nie? Piękny nachal, dawaj je. Tak. Piękne. Są, one najbardziej uwielbiają po szyi, jak się je mizia, to wtedy aż się tak, wystawiają. Jesteś moja. No, fajne to nasze. My jesteśmy tak zakochani, słuchajcie, w tych naszych jałóweczkach też, że Daniel ostatnio przyjechał, nie było go tydzień. I co powiedziałeś, jak przyjechałeś, jak poszliśmy do nich wieczorem? No, że już sobie nie wyobrażam życia bez nich. No, że już sobie nie wyobrażam, żeby miało ich nie być, tych naszych krówek. I to prawda, ja też sobie nie wyobrażam. Szczęścia dają. I te piękne buźki, duże oczka. No, siusiu, idzie? No dobra, słuchajcie, my nie będziemy, żeby tego vloga też szybko zmontować, żeby on nie był jakiś długi, taki miał być, tak na spontanie szybko wam powiedzieć co i jak. I też, żeby wam trochę z tego miejsca coś nagrać, bo ostatnio ciągle Daniel nagrywał wam tylko stamtąd, z tego nowego, z tej naszej nowej działki. Więc jesteśmy, więc was pozdrawiamy z naszego jeszcze dotychczasowego miejsca, pokazujemy co u nas. Szykujemy się już do przeprowadzki, wszystko już jest takie, wiecie, miszmasz, mamy bardzo mało czasu, bardzo dużo pracy. Jest ciężko, bo Daniel jest tam, ja jestem tutaj i tak naprawdę jesteśmy... Ale tylko... nic nie żałujemy, wszystko nie, jest niczego, dobrze. To nie jest, nie odbierajcie tego jako jakiekolwiek narzekanie. To nie jest narzekanie. My się bardzo cieszymy z tego, bo sami sobie to wybraliśmy, bardzo się cieszymy i jesteśmy... po prostu idziemy z tym życiem, tak jak sobie wybraliśmy. Życie nas niesie. Zobaczymy, co będzie dalej. Także pozdrawiamy was cieplutko, kochani, czekajcie na kolejne vlogi. Buziaki, papa. Pa.